Panie, chcemy teraz jeszcze radośnie wielbić Ciebie za wszystko, co dla nas uczyniłeś, za to spotkanie dzisiejsze w hali. Brakuje nam słów. Ciągle jesteśmy tacy ubodzy, mali, nie potrafimy wyrazić w modlitwie i wypowiedzieć pięknych słów w ramach wdzięczności za to, co od Ciebie oczekujemy bezinteresownie, bezinteresownie, to znaczy z całego serca zawsze nam dajesz, wiedząc, że nie zawsze te łaski, które otrzymujemy, że nie zawsze dobrze je wykorzystujemy, a mimo wszystko nam je dajesz. Więc prosimy, udzielaj nam nieustannie swoich łask. Nieustannie. Wylewaj, wylewaj. Wylewaj teraz, Panie. Zaśpiewajmy pieśń, w której będziemy dziękować za wszystkie łaski. Więc powstańmy. Podziękuj w tej modlitwie i uwielbij Boga właśnie za wszystkie łaski, które otrzymałeś od poczęcia aż do tej pory. Za wszystko. Niech Twoje życie będzie uwielbianiem Boga, chwaleniem Go, wywyższaniem Go. Uwielbiaj Go za każdą chwilę Twojego życia. Niech nie będzie takiego momentu Twojego życia, w którym Chrystus by nie był uwielbiany. W każdym momencie, w każdej sekundzie, w każdej chwili wysławiaj Go. Za każdą chwilę przeszłości, za tą chwilę teraźniejszości i za wszystkie chwile przyszłości. Pan chce tego. Pan, Bóg czasu, Bóg historii. Bóg historii naszego życia. Dzięki Ci składamy, o Panie, Panie, a teraz dzięki Ci składamy.
składamy za najtrudniejsze momenty naszego życia, w których jednak mogliśmy znaleźć Twoje miłosierdzie. Ufam Ci, o Jezu, Panie, kochanie. Jeszcze pomódlmy się w modlitwie w językach, śpiewając i wzywając imię Maryi, a przez to imię właśnie otworzyć się na dar modlitwy w Duchu Świętym. Maria, 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 wszystkie ręce znowu do góry. Maria, szalaj, malaj, alele, Maria, Maria, Maria. Powtarzaj, śpiewaj to imię. Bóg chce być uwielbiany przez Maryję i uwielbiany ze względu na Maryję. Maria Shalaya Shelia Sharia Shalialoi Maria 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 Shal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 
Maria, 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 Salia, Shala Maria, 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 Santa Maria, Duchu Święty, poruszaj nas, Panie, błogosław nam, Duchu Święty, rozpalaj nas, w czasie tej modlitwy uwielbiania i wysławiania Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy się nie zniechęcali, nie poddawali zmęczeniu. Aria szalaj, malalalaj, Maria, 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 Aria le 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 Aria le, Aria le, Aria le, Aria le. Aria la halalalalaj, Maria, Maria. Otwierajmy się, otwieraj się na modlitwę w Duchu Świętym, na modlitwę w językach. Aria le 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 le. Maria, 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 Maria. A na pewno możesz śpiewać imię Maryi. Wielbić Boga przez Maryję. To możesz. Nawet jeżeli się boisz, albo nie chcesz otworzyć na, albo nie potrafisz jeszcze na modlitwie w języka. Nie przejmuj się tym, nie martw. Ale módl się imieniem Maryi. Maria, uwielbiaj Boga za swoje dzieci. Za swoje wnuki, za swojego męża, żonę. Uwielbiaj za... Jeżeli doświadczasz krzyża samotności, jeżeli doświadczyłaś rozwodu, a mimo to uwielbiaj Pana Boga. Nie za zło i grzech w naszym życiu, bo za to nie wolno wielbić Pana Boga. Za grzech nie wielbimy Boga, tylko za to, że możemy, doświadczając nawet i zła, doświadczyć również tego, że Bóg, Jego miłość i miłosierdzie jest większe od zła, które doświadczyliśmy. Uwielbiajmy Boga więc za to doświadczenie miłości, miłosierdzia w naszej nędzy, słabości, w naszych upadkach. Shalom al halai shalai ale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 l
ale, 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 uwielbiaj Boga za modlitwę, które wysłuchał i na pewno również wysłucha. Również i tą modlitwę wysłucha. Więc uwielbiaj Go w modlitwie w językach za wszystko, co Bóg Ci uczynił. Za to, że wysłuchał Ciebie. I uwielbiaj Go nawet za to, że nie wszystkie modlitwy Twoje wysłuchał. Że nie zawsze Ci odpowiedział, jak oczekiwałeś, oczekiwałaś. Bo Bóg jest mądrzejszy, bo Bóg wie więcej. Więc uwielbiajmy Boga z zaufaniem. Maria, Maria, Maria. Im prostsza modlitwa, tym bardziej podoba się Bogu. Więc wszystkich zachęcam do tego. Wszyscy. Maria, Maria, Maria. Jesteś tutaj pierwszy raz. Jesteś tutaj może 34 raz. Uwielbiaj. Wysławiaj. On chce być adorowanym. On chce, żebyś skupił się na Nim teraz. Nie na sobie. Nie na innych. Nie na potrzebach swoich. Nie na tym, że mąż jest daleko od Boga. Albo że syn... Nie chcę w ogóle Ciebie znać.
Aria salia 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 Amalohe la mehenohe sa Ala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 l
Maria, Maria, lelelelej, alla shalele, le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 l
Isala mahanai shekhanei hei shalelei Ari ale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 l
Maria, 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 la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 l
I jest taki fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, werset 13 i 14, 7 rozdziału. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 7, werset 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Panie, poprzez te nauki, te modlitwy na spotkaniach pokazujesz nam tą wąską drogę, wąską ścieżkę do życia i ciasną bramę do życia. I my należymy do tych, którzy ją odnaleźli, tą drogę i tą bramę. Dlatego Cię za to również chwalimy, wywyższamy, wysławiamy, że my rozumiemy, dlaczego nas taką drogą prowadzisz życia, dlaczego nasze życie musi być czasem bardzo trudne, musi być pełne prób, doświadczeń, bo jest to właściwa droga, najlepsza. Już nie buntujemy się przeciwko Tobie, Panie, już nie wątpimy. Jeżeli nawet nasi bliscy umierają, jeżeli dzieci kogokolwiek z tutaj obecnych, czy wnuki nagle umierają, to oni już się nie buntują, oni już Ci ufają. Oni nie mówią, Boże, gdzie Ty jesteś, nie wierzę w Ciebie, bo Ty to zrobiłeś albo tamto, a Ty tylko czynisz dobro. Nie można Tobie zarzucać żadnego zła. To, że kogoś zabierasz do siebie, to zabierasz do życia. Nie wolno się temu sprzeciwiać i buntować, tylko Ci ufać i dziękować Ci, Panie. Prosimy więc, abyśmy już nigdy się nie buntowali przeciwko Tobie, nie sprzeciwiali się, nie narzekali, nie opiniali Cię o wszystko, Panie, co złe w naszym życiu. Abyśmy za wszystko Ci dziękowali, abyśmy nie przypisywali Tobie, że śmierć to jest Twoja wina, że Ty chcesz śmierci. Ty nie chcesz śmierci, Ty chcesz życia, naszego życia. Życia naszych dusz, życia duchowego naszych bliskich. Panie, wielu z naszych bliskich jest umarłych. Żyją w opętaniu wręcz. Panie, okaż im miłosierdzie. Uratuj nasze rodziny. Uratuj naszych bliskich, Panie. Przyjdź im z pomocą. Wskrzeszaj nasze rodziny. Wskrzeszaj Słowację. Wskrzeszaj duchowo Polskę. Wskrzeszaj nasze rodziny, Panie. My nie możemy patrzeć, jak oni umierają duchowo, jak są już martwi, jak żyją w różnych złych przyzwyczajeniach, nałogach, skłonnościach. Panie, błagamy Cię, ocal też młodych, dzieci, nie tylko w naszych rodzinach. Ocal młodych, którzy nie znają Ciebie, którzy tak łatwo marnują dary, które im dałeś, tak bardzo marnują swoje życie, tak bardzo je, niektórzy z młodych niszczą swoje życie, tak bardzo je szybko kończą. Panie, uratuj tych młodych. Młodych, którzy myślą o samobójstwie, którzy chcą się okaleczać. O młodych, którzy tutaj są i też niektórzy z nich się okaleczyli, niektórzy z nich chcieli popełnić samobójstwo, niektórzy prowadzą życie w depresji, życie w złym towarzystwie, w złych nałogach. Panie, uratuj tych młodych. Tych, którzy są tu pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, nie mają do końca pragnienia modlitwy, ale chcą zobaczyć tutaj i doświadczyć, jaki jesteś wielki i potężny. Niech zobaczą, jaki jesteś wielki i potężny, Królu. Niech spotkają Ciebie na tym spotkaniu.
Teraz więc śpiewajmy Panu, śpiewaj Panu Bogu swoim językiem, swoimi ustami. Możesz mówić czy śpiewać, Panie, właśnie chwała Tobie za wszystko. Może to być na jedną melodię, w jednej tonacji, nawet jeżeli to się wydaje Tobie za proste, ale jeżeli z serca jest, to ta modlitwa zawsze Bogu się podoba, która jest z serca, do serca. Także możesz śpiewać teraz: chwalę Ciebie, Panie, 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 Ciebie, Panie, chwalę 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 Ciebie, Panie. A teraz zaśpiewajmy taką pieśń Nasza Dykonia muzyczna. Bardzo dobrze ją znale, żeby nas ta pieśń też pomogła nam się rozradować przed Panem, bo tak czuję, że jest takie zmęczenie, jest takie utrudzenie też, ale żeby też ponad w modlitwie ponad tym być. Jesteś radością mojego życia, o Panie mój. Jesteś radością życia, o Panie mój. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem. Jesteś miłością mojego życia. Jesteś miłością mojego życia. I dzieci również śpiewają. I starsi. I kapłani. I siostry zakonne. Jesteś miłością mojego życia. O Panie mój. Ty jesteś moim Panem. Życie mojego życia. Jesteś życiem mojego życia. O Panie mój, jesteś życiem mojego życia. O Panie mój, Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Panem. Na zawsze jesteś Panem.
królem mojego życia. Jesteś królem mojego życia. Jest? Panem. Kto jest naszym królem? Jezus. Kto jest naszym życiem? Jezus. Kto jest naszym światłem? Jezus. Dla kogo tu jesteśmy? Dla Jezusa. Dla kogo chcemy żyć? Dla Jezusa. Kogo chcemy chwalić? Jezusa. I przez wieki być z Jezusem. Panie, chwała Tobie. Chwała. Chwała Tobie, Panie. Chwała. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chwała Królu, eucharystyczny, zmartwychwstały, krzyżowany, miłujący, miłosierny, uwielbiony. Chwała Tobie, Panie. Chwała, chwała. Razem z Ojcem Pio, chwała Tobie. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Jeszcze zaśpiewajmy, aby uwielbić Boga za świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, patronie nam. Chwyćmy się za dłonie teraz przed Panem. Wielbimy za tego świętego człowieka. Patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, patronie nasz, Święty Ojcze Pio, patronie nasz, módl się. Patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. A teraz brawa dla Pana Jezusa za Ojca Pio. Panie, dziękujemy Ci za Ojca Pio. Dziękujemy Ci za patrona wspaniałego, brata, przyjaciela na te czasy. Chwała Ci za Niego, Panie. Dziękujemy Ci za Niego.
Dziękujemy, że przez Niego obsypujesz nas deszczem łask. Chwała Ci za to, Panie. Chwała Ci za wszystkich świętych, przez których okazujesz nam swoje miłosierdzie, którzy są naszymi wstawiennikami u Ciebie, których mamy wzywać, których chcesz, abyśmy wzywali. A dzisiaj szczególnie Ojca Pio. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. I prosimy, żeby w naszych czasach, w Polsce i na świecie, w całym Kościele było więcej takich świętych jak Ojciec Pio. Prosimy Cię o więcej takich świętych. Jedyny Ojciec Pio to za mało. Daj najwięcej podobnych do Ojca Pio świętych, aby pomagali nam wzrastać w wierze, nadziei, miłości, świętości. Prosimy Cię o to, Panie. Daj nam takich świętych pośród osób świeckich, małżeństw, nawet dzieci, kapłanów, biskupów, zakonników, zakonnic. Zdaj na, Panie. Niech ten wiek będzie wiekiem świętych. Niech ten wiek będzie wiekiem świętych i w Polsce, i na całym świecie, w całym Kościele. Panie, poślij nam nowych świętych. Amen? Amen. Kto chce być święty, niech podniesie rękę. A kto chce naśladować chociaż trochę Ojca Pio świętości, niech podniesie drugą rękę. A niech podniesie, nie każdy, kto chce innych przyciągać do Chrystusa, uczyć drogi świętości, niech podniesie dwie dłonie. Panie, zobacz, chcemy przyprowadzać do Ciebie naszych braci i sióstr, zranionych, tak jak Ojciec Pio. Pomóż nam w tym, Panie. Amen. Teraz proszę, uklęknijcie. Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kiedy kapłan, ojciec Maseo, będzie podnosił monstrancję, to wtedy w sercu powiedz, jak bardzo kochasz Boga. Powiedz Mu to w sercu. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć to ustami, tylko w sercu. Jeżeli oczywiście kochasz Go i chcesz kochać, to Mu to w tym momencie powiedz. Nam się wydaje, że takie słowa są śmieszne, dziecinne, banalne, niepotrzebne, że to nic nie da. Ale kiedy Pan Jezus pytał Piotra, czy kochasz mnie, to pytał o miłość po zmartwychwstaniu. I Piotr powiedział: Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham, Ty wszystko wiesz. Więc Panu Jezusowi chodzi o miłość Twoją. To jest dla Niego najważniejsze. Nie Twoje grzechy, bo je odpuści. Nie Twoje rany, bo je uzdrowi. Nie Twoje słabości, bo da Ci moc swoją. I nie to, że nie potrafisz się modlić, bo On nieustannie woła do Ojca za Tobą. Ale Go kochaj. Bóg chce miłości. Ale miłości całą sobą. Miłości bezwarunkowej. Sercem, duszą, umysłem, całym sobą, ze wszystkich sił.
ze śpiewnika wspólnotowego pieśń numer 43. Chwalę Ciebie, Panie. Dorówna Panu Bogu? Na pewno? To jeszcze raz zaśpiewajmy. Szczególnie zaśpiewajmy za przyszłość, którą Bóg przygotował nam. Tą ziemską jeszcze i tą niebieską. Wychwalajmy Boga za to szczególnie teraz. Chwalę Ciebie, Panie. Czynisz dziś, niedorówna Tobie nikt.
czynisz Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Jeszcze raz, bo wielkiś Ty, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt.